Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Wiedźmin, miło się widzieć. Dzisiaj to już w ogóle te wszystkie questy. Bez dyskusji, trzeba sprzątnąć ten bordel. Co takiego? Zabierzcie go. Nie jestem płatnym mordem. Będzie was to kosztowało 10 tysięcy. Te wybuchy. Moja głowa. Te emocje. Tego już jest za dużo. Wykwryda pojebało. Co ty mówisz? W końcu przekonamy się, jak bardzo wkurwiony jest Foltes. Rzekł wtedy mężny Foltes. Korpus jak baryła piwa. Trochę szacunku. Przekonamy się, jak chcą wyjść z pierdolnika w wyzimie. Ja rządzę tym bordelem. Nie przeginajcie poły! Ale... Jestem kurwa królem! To bojnakiem. O! Nie przerywaj mi. Kanie dwóch potężnych samców. Co ty pieprzysz? Opanuj się. O mój Boże! Nie daj się zjeść. Mogę zabić ci wina? Ostatni odcinek skończyliśmy po wyjściu ze starego dworzyszcza, w którym pokonaliśmy Azara Javeda i jego wielkiego, cudownego krabopająka. A teraz czeka na nas nasza Triss i udamy się z nią z powrotem do starej wyzimy. Tutaj widzimy stos, ognisko i możemy teraz się udać w spokoju i zobaczyć, co dzieje się w mieście. Halo, przepraszam. Ależ paskudztwa. No przestój się. Dobrze, że już nie żyję. Geralt? Spokoj. Jesteś gotowa na przeprawę? Tak, a ty? No, a mogę nie być? W sensie, czy ja powinnam się przespać i coś chlapnąć? Ja też, płyńmy. Let's go! O, czuję ten smak końca gry, że już niedługo... Panie, zwycięstwo! Ponieśliśmy ogromne straty, ale odbiliśmy dzielnicę handlową. Doskonale. Devet przysłał wieści? Nie żyje. Zarąbał go wiedźmin, ten bezbożny rzeźnik. Zawsze był bezużyteczny. Czy wynajęci krzykacze uświadomili lud, że Adda znów jest strzygą? Tak, ale wiedźmin odnalazł strzygę. Geralt z Rivi. Tylko on może mi przeszkodzić. Wypuśćcie więcej eksperymentów i oddajcie elfom mniej znaczącą przecznicę. Musimy podsycać chaos w mieście. Mój panie protestuje. Jako reprezentant szlachty. Bez dyskusji. Rozdajcie ludziom więcej żywności i rozgłoście, że w zamku zakonu płonącej róży schronienie może znaleźć każdy bogobojny człowiek. Ale maryjek ten zombie. Dziękuję za wierną służbę. Zabierzcie go. Dzisiaj zaczyna się nowa epoka. Era nadludzi. Nikt mi nie przeszkodzi. Nikt. Mianuję cię moim nowym adiutantem. Wiesz, co masz robić. Ale ma ząbki. Zabić. Więc idź. Szkoda, że wszyscy są tacy sami, ale... Ignorujemy ten fakt. Geralt, trafiłeś na historyczny moment. Jaskier, cieszę się, że żyjesz, ale nie mam teraz czasu. Muszę zakończyć pewne sprawy. Uważasz, że są ważniejsze niż brzemienny w skutki sojusz między Temerią a Redanią? Nie dramatyzuj, powiedz, co się dzieje. Tylko zadośćuczynię wymogom grzeczności. Triss, moja radość z tego spotkania. Triss, poproś tego błazna, żeby przeszedł do rzeczy. Jaskier, co to za wiekopomna chwila? Królestwo w ogniu, więc Foltest postanowił dogadać się z sąsiadami. Niech zgadnę, z Radowidem z Redanii. Ambitny szczeniak. Geralt, Foltest musi dowiedzieć się o zdradzie Wielkiego Mistrza. Musimy porozmawiać z królem. No tak, tylko jakby sojusz. Muszę opowiedzieć królowi o zdradzie Wielkiego Mistrza. Ale sojusz Redanii i Temeri miał się opierać na ślubie Radowida z Addą. Kurde. Możemy z nią jeszcze... Musimy się śpieszyć. Nie możemy z nią o niczym porozmawiać, bo musimy się śpieszyć, okej. Napiłem się. Witaj, Wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba sprzątnąć ten bordel. Cła przenegocjujemy później. Trzeba działać. Z małżeństwa nic nie wyjdzie. I wierz mi, cierpię z tego powodu bardziej niż ty. Królu. Adda. Zamilcz, Geralt, bo każe cię ściąć. Ujej. Nie uroś się, Radowid. To ja jestem najbardziej poszkodowany.
A teraz po kolei. Dostaniesz 3 wioski, o których mówiliśmy. Wiedźmin zabije de Aldersberga. Co takiego? Mówiliśmy o 5 miasteczkach. Nie jestem płatnym mord... Będzie was to kosztowało 10 000. Nie przeginajcie poły! Jestem kurwa królem i należy mi się trochę szacunku. 3 wsie dla ciebie, mój niedoszły zięciu, i 8 000 orenów dla Wiedźmina. Umowa stoi. Niech będzie. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą, jak tylko podpiszemy traktat wstępny. A co do tych miasteczek, to jeszcze się dogadamy. Nie chcę żadnej bratniej pomocy. To sformułowanie kojarzy mi się z paleniem i gwałceniem. Ten kraj już dość wycierpiał. Macie tylko wytępić zakon i wracać do siebie. Wasze miłości wybaczą, ale... Jeszcze chwila, Wiedźminie. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie waż się tłumaczyć neutralnością. Sądząc po towarzystwie, w jakim się tu zjawiłeś, siedzisz w tym gównie po uszy. Życzenie króla jest dla mnie rozkazem. Dla chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem, ale nie daj się zwieść. To starcie między wielkim mistrzem a mną, ten ambitny oszołom. Kierował wszystkimi poczynaniami Salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz? Pomyślałem, że króla to zainteresuje. Zainteresowało żywotnie. Sukinsyn atakuje mnie stalą, trucizną i magią. Pora dobrze wybrać sprzymierzeńców. Widzę, że ta słodka czarodziejka już cię zindoktrynowała. Sfinalizujmy naszą umowę, królu. Mogę służyć radą i wsparciem, moim i mojej magii? I twoich szanownych przyjaciółek. Możesz. Tylko nie zapominaj, Marigold, że to ja rządzę tym bordelem. Nie rób z siebie Filipy. Jesteś na to za ładna i za bystra. Scena godna obrazu. Król, czarodziejka i Wiedźmin jednoczą siły w walce ze złem. Jeśli będziemy dłużej zwlekać, de Aldersberg wymorduje wszystkich malarzy. Ruszajmy. A, jeszcze jedna sprawa. Wiedźminie? Strzyga. Nie dała mi wyboru. Nie mówmy już o tym. Nie jestem mściwym królem. Nie obawiaj się z mojej strony nieprzyjemności. Po prostu nigdy więcej nie wymawiaj przy mnie jej imienia. Jak sobie życzysz, królu? Chcę wiedzieć, kto za tym stał. To Devet doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Zależało mu na zdobyciu wpływów wśród twoich wrogów. A to skurwysyn. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny w strzygę osłabi twoją pozycję. A Devet poniósł już zasłużoną karę. Cieszy mnie to. A teraz idź już. Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. 4 łokcie wzrostu. Korpus jak baryła piwa. Morda od ucha do ucha. Pełna zębów jak sztylety. Łapska opazurzone jak u żbika i czerwone złośliwe ślepie. Wątpię, by król Radowid chciał takiej małżonki. Unia 2 największych królestw północy nie doszła do skutku. Młody redański władca szybko otrzymał przydomek dobrze oddający jego charakter oraz bezlitosną politykę prowadzoną wobec sąsiadów. Radowid V Srogi. No kurczę, łatwo poszło w sumie. Temeria to jeden. Muszę przedrzeć się przez całą wyzimę aż do klasztoru i zgładzić wielkiego mistrza. Muszę dotrzeć do klasztoru zakonu i rozprawić się z wielkim mistrzem. Temeria to jeden. Powiedziałem królowi o postępkach Deweta. Foltes był wściekły. Królewska służba. Znaczy, powiedzieliśmy mu generalnie, że zabiliśmy mu córkę, a on po prostu powiedział: rządzę, nie jestem mściwy. Idiotów. Po prostu. Nie poruszajmy tego tematu. W sumie przyjął to... Służba. Naprawdę lekko. A, Radowid Srogi. No dobra, to srogo. Drzwi, tu był loszek. O, mamy od razu kactenkę z jaskrem. Miło. Rzekł wtedy mężny Foltest. Cny, Radowidzie! Co ty pieprzysz, jaskier? Spisuję na bieżąco wiekopomne wydarzenia. Wiernie i co do słowa. Foltest powiedział, skończ się zastanawiać, smarkaczu, trzeba ugasić ten bordel. Oj, Geralt, za grosz w tobie wyczucia poezji. Jest prawda czasu i prawda legendy. Nigdy się nie zmienisz, co?
Pióro jest silniejsze od miecza. Ty też się nie zmieniasz. Znowu biegniesz ratować świat, choć nikt cię nie prosił. Nie do końca. Fortes nam zapłacił. Muszę to dokończyć. Rozumiem. Powodzenia, Geralt. Ojej, muszę iść dalej, żeby dopaść wielkiego mistrza w klasztorze. No dobra, co my tu mamy? Ulica Bohaterów Straży. Drzwi. Zamknięte. No cóż. Tris, powiedz musimy nam coś? Się spieszyć. A, no dobrze, ale ja tutaj spacerkiem idę. Co my mamy wokół? Nic fajnego, no trudno. A w ogóle... Można się tak jakby wrócić jeszcze? Służba. No nie bardzo. Nie zadzieraj z nami! To trudno. A te drzwi? Czemu takie jaśniutkie? Zamknięte. Dobra, to możemy się już jednak śpieszyć, tak jak Tris nam powiedziała. Wyciągniemy sobie mieczor i... No i co? Zrobimy sobie chyba Arda, bo pewnie będzie trzeba coś tutaj porozwalać. Śmierć! Tutaj mają już od razu dół na zwłoki, więc bardzo fajnie. Ładnie się pali. Ładnie. Ciało. Zobaczmy. Irytus. Bardzo fajnie. Siegfried. I ludzie modlący się na ulicy. Ojojoj. Spać mi się chce. Zejdź mi z drogi, Geralt. Nie chcę z tobą walczyć. Więc mnie do tego nie zmuszaj. Nic od ciebie nie chcę. Mam rozkazy do wykonania. Musimy uratować to królestwo. Oddając cywilów na żer mutantom, a więc walcz z prawdziwymi wrogami i zostaw cywilów w spokoju. No, nie. Oddając cywilów na żer mutantom? Nasi bracia więksi to nie mutanci, ale nowa rasa, nowa nadzieja. Ofiary są konieczne. To smutne, lecz nieuniknione. Rycerz płonącej róży, broniący potworów przed ludźmi. Jak nisko upadłeś, Siegfriedzie. Wyciągnij miecz i postaraj się przynajmniej umrzeć z godnością. No, Siegfrieda ostro pojebało. Trzeba przyznać, nie trafiłam w Igni. Czy łaskawy styl grupowy będzie działał? Nie. Oczywiście, że nie. Więc muszę się taktycznie wycofać i zacząć bić pojedynczą. Ratuj się, jak to może. Ano. Dobrze, że jak się palą, to ich troje to stunuje. Fajnie też, że Tris nam pomaga. Ona jednak... Ała, coś mnie za... Ała? Coś mnie zatwędziało. Ale nie ma... Gdzie jest nasza Tris? Ratuńcie moją Tris. Patrzcie ją. No i cześć, Siegfried. Pojebało cię totalnie, co? A wydawał się takim prawym i uczciwym, pomocnym ziomkiem, nie? W tym czasie to Wiedźmin naprawia, kurde, zło świata. Zakon zrzucił ostatnie maski. Wielki mistrz musi się czuć bardzo pewnie. Postawił wszystko na jedną kartę. Zmutowani rycerze zakonni terroryzują miasto. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Nawet Siegfried z Danel, pobożny rycerz, dał się omamić. De Aldersberg wie, że historię piszą zwycięzcy. Jeśli wygra, zrzuci winę na nieludzi lub króla. Musimy go powstrzymać. Szkoda, Siegfrieda. Muszę znaleźć przejście do klasztoru. Większość dróg jest zablokowana. Wszystko płonie. No, kurde, że Siegfriedowi tak odwaliło? Straszne. Sztylet. O, mam dwa miejsca na pochodnie. Ale właściwie gdzie są szczątki A, to był Siegfried. Cześć, Siegfried. Umarło ci się. Trzeba było nie być debilem. Chyba, że był jakoś zaczarowany czy coś. Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Masz rację. O, jak miło. Ulice są zbyt niebezpieczne. Poszukam przejścia przez piwnicę. Aha, piwnicę w Wiedźminie. To brzmi faktycznie bezpiecznie. Tris. Rezolutna dziewczynka. I patrzcie, jest wielebny. Ciekinier. Golan Vivaldi, Waska, nowicjuszka. Jest też Carmen. Na to, kurde, czekałam. Ogień! Wszędzie ogień i płomienie! A to ty wielebny? Lubisz. Co tutaj robisz?
Miecz przeznaczenia ma dwa końce. Jednym jesteś ty, a drugim... Drugim jest śmierć. Białe zimno, zamieć i śmierć. Niech wieczny płomień ma nas w swojej opiece. Co ty bredzisz? Gdzie jest ta mała dziewuszka? Jesteś szalony. Ale go powalił. Przeznaczeniem płomienia jest być przeznaczony. Jak to było? Moja głowa! Przeznaczeniem płomienia? Kurde, no to jest zakończenie, którego kurde nikt nie ma. Jak to było? Carmen? Nie chcę z tobą rozmawiać, morderco. Zabiłeś Vincenta, mojego ukochanego, choć nic ci nie zrobił. Carmen, posłuchaj, to nie tak. Byłam taka naiwna. Myślałam, że mogę się po tobie spodziewać czegoś lepszego niż bezmyślne zabijanie. Tyle słyszałam o dobrym Wiedźminie. Ale... Nie przerywaj mi. Przez całe życie szłam pod wiatr, wszyscy rzucali mi kłody pod nogi, byłam popychadłem. Najpierw ten drań Mikul i jego banda. Skrzywdzili cię? I to jak? Bardzo szybko nabawiłam się dużego brzucha. A wtedy mój kochany tatunio, chędożony kapłan wiecznego ognia, wyrzucił mnie z domu, więc co miałam zrobić? Zostałam dziwką w zimie, a teraz jeszcze straciłam jedyną osobę, którą kiedykolwiek kochałam. Przykro mi, Carmen. Wybacz. Może kiedyś ci wybaczę, Wiedźminie, ale nie dziś. Z kim możemy tu jeszcze porozmawiać? Ja wiem wszystko. To jest ta, która biegała po plaży. Okej, okay, temu też ewidentnie odwaliło. Witam, witam! Jak ci się powodzi, krasnoludzie? Nie narzekam. Na wojnie można nieźle zarobić. Tylko podatki złodziejskie król nałożył, niech to zaraza. To czemu tutaj siedzisz? Czemu? Nie widzisz, co się dzieje? Po ulicach biegają zakonnicy, żołnierze i skojatel. Sieką, kogo się da. Dla wszystkich zaś jestem zdrajcą, kurwasz mać. Rozumiem. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni, przeznaczenia, dziwnych znaków i innych bzdur. Nie ma do kogo gęby otworzyć. Przykro mi, ale muszę już iść. Bywaj. Kurde. Przeznaczeniem płomienia jest być... Szkoda, że on nie powie nic o swojej córeczce Carmen. Witajcie. Nie tylko was przygnała tutaj wojenna zawierucha. Nie zabawimy długo. Musimy dostać się do klasztoru. A więc jesteście z tych, którzy postanowili oddać się pod opiekę wiecznego ognia. Cóż, wasza wola. Ale nie ma sensu wracać teraz na ulicę. Zginiecie. Jest inna droga? Możecie spróbować przez drzwi w piwnicy. Dokąd prowadzą? Do innych piwnic. Powinniście w końcu znaleźć jakieś wyjście, ale nie gwarantuję, że to bezpieczna droga. Zaryzykujemy. Klucz powinien leżeć gdzieś tutaj. Muszę poszukać klucza do piwnicy. Ponoć znajduje się gdzieś w domu. Dobrze, zaraz poszukam. Chciałabym jeszcze zagadać do tych zostałych osób. Witaj, Wiedźminie. Witaj. Boję się. Babci. Zgodnie z przepowiednią nadszedł czas pogardy. Co masz na myśli? Znasz przepowiednię Itliny, Wiedźminie. Słyszałem o niej, ale nie pamiętam szczegółów. W czasie wojny z Nilfgaardem ludzie mówili, że proroctwo się spełnia. Albowiem Itlina przepowiedziała, że ziemia spłynie krwią Ensit, krwią elfów. Mówili, że nadszedł wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Znasz dalszy ciąg, Wiedźminie? Nie pamiętam. Oto przepowiednia. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu. Dość pesymistyczna wizja. Wiesz, co myślę? Wydaje mi się, że wszystko jeszcze przed nami. To dopiero początek. Być może. Wszystko zależy od nas. Bywaj. Niech wielka Melitele ma cię w opiece. Dziękuję, to miło z twojej strony. Zobaczmy jeszcze Waskę. Wiewiórki i zakon tak samo suche. Na bagnach żyć nam nie dają. No tak, wpadliście między młot a kowadło.
Miałam sen białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Nie bądź jak błotny żółw, który myli światła sadyb z migotaniem bagien. Zapamiętam. Nie być jak żółw błotny, nie być jak żółw błotny, nie być jak żółw błotny. Dam radę, zapamiętam. Wiedźminie, ty tutaj? A ja wykonuję ważną misję dla króla. To się chwali. Ja również chciałem w tych trudnych czasach zaoferować Foltestowi swoje usługi w charakterze doradcy. Niestety nie zdołałem się przedrzeć przez płonącą wyzimę. Właśnie szukam przejścia w stronę klasztoru. Posłuchaj, zdołałem się wiele dowiedzieć o znanym powszechnie zjawisku dzikiego gonu. O, opowiedz. Opowiedz. W kulturze ludowej król gonu stanowi uosobienie śmierci. Odbiera duszę. Niekiedy występuje jako narzędzie przeznaczenia. Przeznaczenie? Dziki gon zwiastuje wojnę i nieszczęście. Ostatnio bardzo często widywany jest wokół wyzimy. Miej się na baczności. Muszę iść. Bywaj. O kurczę, no to chyba już ze wszystkimi zagadaliśmy. Możemy spytać Triss, co ma na... Nie. Musimy się śpieszyć. Racja. To miejsce dziwnie na mnie wpływa. Musimy się śpieszyć, ona taka już trochę zdesperowana, taki Geralt sobie przyszedł, gada sobie z każdym. No, takie barwy, musimy się śpieszyć, Geralt, co to robisz? A my nie spotkamy Zahina? Dobra. Piołunówka. No nie mam za co, dobra, masz. Oj. Masz to, wezmę to. Ognisko, tak jakbyśmy chcieli sobie jeszcze zrobić eliksiry, ale ja chyba... Bawmy się, póki możemy. Ja mam ich jeszcze sporo, także możemy... A, ten klucz znaleźć, no tak. Wody na dół. A to nie było go tutaj. To może będzie na dole, faktycznie. Jest tutaj skrzy... O, dzień dobry! Wiedźmin, miło cię widzieć. Widzę, że wojna ci służy. Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpiecznie. Nocami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod dostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi i gada jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj. A, tylko musi uważać, żeby nikt go nie upolował. Pan miły gul. O kurde. Jad ze ugla. Dobra. To poczekajcie, ja to ogarnę. Zobaczcie, tutaj mam jad ze ugla, zawierająca receptę na eliksir, który dodaje jeden srebrny i jeden złoty talent. Ja to tutaj na szybciutko zrobię. Bo korzystając z tego, że właśnie mamy już tutaj to ognisko, to o, mamy też eliksir z serca kościeja i... A, no tak, nie zrobię ze ugla, bo go jeszcze nie... Chodziło mi o tego kościeja, bo on też jeden złoty talent zapewnia. I widzicie? I ja sobie teraz wypiję te kościeje. I mamy teraz jeszcze dwa złote, dwa srebrne do talenty do rozdania, także ja sobie to też kliknę. Dam sobie w igni, żeby... Oj, żeby paliło się wszystko. Dobra, i teraz możemy już stanowczo zapitalać do piwnicy. Jezu, za każdym razem się wzdrygam, jak go tutaj widzę. O, ta dziewczynka do niego przyszła. Wszystko. A tu też było ognisko. A to ja cymbał jestem. Poszłam sobie na górę, nie wiadomo po co, nie? Oj. Halo, panie. Co tu się tak od razu? Zobaczcie, jakie mam tanie igni. Gdzie to? A, zmieniłam miecz, a one już padły. Uhuhu, panie. Musimy się śpieszyć. No ja rozumiem, ale wiesz, Triss. Nie bądź taka ofensywna, już się kimnęłam nawet kilka godzin przy ognisku. W dobrą stronę? Szaleniec.
skrzynia. Ja miałam tu wyjść? Tutaj w ogóle nic nie pamiętam. Riz, przesuń się, pogadamy z nim. Wynoście się stąd! Nic od was nie chcę! W piwnicy były potwory. I tak zginę! Znajdą mnie, dopadną! Opanuj się. Jak można się stąd wydostać? Ja nie mam zamiaru nigdzie iść, ale wy możecie spróbować oknem. Dzięki. O! Oknem! Według tego człowieka możemy się wydostać z budynku przez okno. Okno. O kurde, no nieźle. Dobra, jestem cykorem. Ja muszę sobie zapisać. Nie wiadomo, co jest za oknem. Nie wiadomo. No właśnie, widzicie? Więc żyjesz. Twój widok sprawia mi ból. Mów jaśniej, nie jestem w nastroju na zagadki. Toru wielnie żyje. Wiem wystarczająco wiele, by za jej śmierć winić ciebie. Choćby z powodu zaniechania. Sam nie wierzysz w to, co mówisz. Potrzebujesz Toru Wiel wyłącznie jako pretekstu, żeby znów wymordować jakichś cywili. Pokaż, że masz jaja i przyznaj to. Otwórz oczy, Iwi. Zabiła ją twoja ukochana wojna. Przestań wreszcie grzebać w przeszłości i topić świat we krwi. Zbuduj coś choć raz. Otwórz oczy, Iwin. Zabiła ją twoja ukochana wojna. Jedźmy Przestań mu na psychę. Wreszcie grzebać w przeszłości i topić świat we krwi. Zbuduj coś, choć raz. To nie wojna zabija, ale ci, którzy ją toczą, ludzie, elfy, krasnoludy. Masz rację. Najwyższy czas, żeby coś zbudować. Wafail, wilku. Obym cię już więcej nie widziała. Czas iść dalej. Czuję, że nie obędzie się bez walki. Dowódca, komanda. A jak mam w nich... O, są te. O, patrzcie, będą nam pomagać, tylko oni są na niebiesko. Więc tak jakby można byłoby ich też zabić. Wiecie. Straszne... Są te zombie z tymi skrzydłami. Trochę nie chcę walnąć elfów, bo nie chcę mi się z nimi bić. A trochę się boję, że mogłabym go kliknąć. Czy ja mogę zabić Iwina? Nagle nabrało to zupełnie więcej sensu. Muszę uzgodnić z Ciris dalszy plan. Mogę zabić Iwina? Będziemy musieli trochę się pobrudzić. Jedyna droga do klasztoru prowadzi przez kanały. Spoko, Iwin. Zakon nie pilnuje? Nie przyszło im to do głowy. Widzisz? Zympały. Zalągł się tam Coigl. Może być Coigl. Naprawdę duży. Faktycznie, ostatnie dni zapewniły Coiglowi masę świeżego mięsa. Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. Nie sądzę, by znalazł partnerkę. Słyszałam tylko o jednym Coiglu. On nie potrzebuje partnerki. Jest to bojnakiem. Muszę pokonać Coigla. Dobra, dowódca, komanda. Iwin stoi tam. Czy Iwin może umrzeć? Mojej ręki? Ten skurwysyn ma być silnym trupem! Nie lękam się śmierci! Czy Iwin uciekł? To jest Iwin. Kurczę, nie przyuważyłam. Ten nie ma główki. Kurde, czy Iwin uciekł? Nie przyjrzałam się. Kurczę, będę musiała zerknąć później, bo to jest strasznie ciekawe. Ponieważ całego serduszka go nie lubię. Okej, przez kanały będzie trzeba przejść. Tutaj widzę, że musimy wejść przez te drzwi, bo to jedyna droga. Mamy Triss, mamy znowu ognisko, mamy skrzynię z alkoholkiem. Cudownie. O, i od razu wchodzimy do kanałów. Proszę. Triss, ale będziesz brudna. O mój Boże. Coigl siedzi w kanałach, gdzieś pod tą piwnicą. Jakieś rady od fachowca? Nie daj się zjeść. Pytałam poważnie.
Trzymaj się poza zasięgiem macek. Coigl to siedlisko wszelakich chorób. Jeśli znasz jakieś zaklęcie chroniące przed zakażeniem. Jasne. Ruszajmy. Dobra, wyciągnijmy sobie mieczor. Zapiszmy sobie, żeby być już w kanałach. A, wypijmy kotka, bo trzeba dużo widzieć. Ja miałam tylko dwa kotki. Trudno. Jaskółeczkę sobie... Jaskółeczkę powiedziałam, żebyśmy sklapnęli. I również bym bardzo chciała... Puszczyka. O! Widzimy też, że mamy jedyną drogę, czyli przez tą kratę. Tą kratę. Ciężko powiedzieć. Dobra, ustawmy. I wygląda, no właśnie, że to tłum. Uch, jaki trup tam pływał. Ale tam musi śmierdzieć. Ale bym w to nie chciała wleść. Łocie, panie. Bądź wiedźminy i mają wyczulony węch. Ale on tam musi umierać, nie? Tak wewnętrznie, że takie... Coigl. Nigdy w sumie nie pomyślałam, że gdzieś czyta Coigl. Jej. No dobra. Gdzie jesteś? Oj, kituszek. Avi, ja nic nie widzę. Kto jest? Czemu on zniknął? Kotek mi usiadł na ręku. O Jezu, przerwałam sobie. Aj. Mamy bardzo mocne teraz igni. Więc strasznie fajnie. Bo i dłużej się pali, i jest tańsze. I mocno bije, bardzo mocno bije. Więc strasznie cool. W ogóle mi HP nie ubywa. To ja taka mocna. Schował się. Tankowaty jest. W ogóle jak Triss wali tymi piorunami, to mnie powinien mnie prąd kopać, jak tak stoję w wodzie, nie? O, jest pan. Coigl. Halo? Ale bzytki. Ale strasznie im telepie. Halo? O. Tutaj trzeba stać, bo on się tutaj wynurza. A, to już. Teraz musimy poszukać wyjścia z kanałów i kierować się w stronę klasztoru. No dobra, zobaczmy. Mamy... Coigla. Fajnie. Triss, pochwalisz Jestem nas? Jestem z tobą, Geralt. O, dziękuję. Dzięki, Triss. O, 50 renów. O, 2 reny. Bleh. Tędy? Mamy wyjść? Czy... Halo? Nie wiem. Krata, drzwi, ognisko, ciało. O, to ciało tak przejechało, kurde, strasznie. Ale zobaczmy. O kurczę, no, to jest dobre ciało, panie. Ja się nie dziwię, że on tu trupem padł przy ognisku, jak on miał tyle alkoholu przy sobie. Słuchajcie, zrobiłam sobie ten eliksir z jadu Coigla, więc sobie chlapnę teraz. Dostanę dodatkowe talenciki. No i git, rozwinęłam sobie jeszcze troszeczkę arda, żeby później ładnie stunować przeciwników. I co? I my teraz idziemy przez kratę? Nie, wychodzimy na zewnątrz. Beatrice już wyszła. Lis na nas nie zaczekała. No przecież mówiła, że mamy się śpieszyć, ale
Tutaj widzę znowu syf. Od powietrza, ognia, głodu i wojny. Typowy widok w czasach zmian. Motłoch prowadzony przez szaleńca. Znowu ktoś za nich zadecyduje, ale tym razem to będziemy my. Nie chcę za nikogo decydować. Wolałbym, żeby sami zaczęli podejmować decyzje. Jesteś pewien, że oni też tego chcą? Przynajmniej będą mieli szansę. Musimy przebić się do bram klasztoru. Napiszę se. Bym musiała od nowa rozdawać, kurde, te wszystkie talenty. Wieczny ogień! Od powietrza, głodu i wojny. Módlmy się! Ale ich wszystkich porypało! Ci biedni ludzie nie są niczemu winni. Wichrzyciele podburzyli ich i posłali na śmierć. Jestem taką... Nie idź dalej! Umrzesz! Słusznie prawi! Od powietrza ognia, słusznie prawi! Okej, zobaczmy, co tutaj się dzieje jeszcze w zaułkach. Zmutowany rycerz. Czy bar zamknięty? Bar zamknięty. Niedobrze. W takim razie możemy iść i mierzyć się z kolejnymi mutantami. Drzwi. A, bo tutaj od kanału wyszliśmy, tak? Albo tutaj. A nie, tutaj z kanału wyszliśmy. Okej. To tak. No, stoją już. Iździelce grube. Chodźcie. Palcie się. Boże, aż 4-5 daj, no. Zobaczcie, jak ich rozwaliło na same Ignite, ale zajebiście. Geralt Mag, mój ulubiony. Halo? Geralt? You okay? Bro? O kurde, tutaj zawsze była taka dziura? Tris, nie potknij się, bo cię wciągnie w tego kanała. Chodźmy dalej, Tris. Chodź. Mutowany rycerz. Jeszcze jeden. Ale go zaraz wysadzę. Patrzcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ale super. Czas wejść do klasztoru. O kurde. Brat większy. Bracie? Idę po ciebie. Tylko... wait. Nie mogę zobaczyć... Ja mam eliksiry? What the fuck? Ach. Ale zrobiłam pikołka w powietrzu. Ale napierdziela tym Ignite'em. Ale mi się podoba. Ale super. Jezusie. Ale srogo pizga ogniem. To wypada z brata większego. Halo? Brata większego nie wypada nic, oprócz czego? Oprócz czego? Musiałam się podrapać pokolenie. Morgenstern, pokolenie. Kolanie. Kolano, to się nazywa kolano. Lakat. Żołnierz. Dobra, możemy wejść do tego klasztoru. Ale mam zabawę z tymi ignajtami. Boże, jak fajnie! Fajnie pizga ogniem, Geralt. Udało się, jesteśmy już bardzo blisko. Geralt? W siedzibie zakonu znajdziemy Jakuba de Aldersberga. Tris, mam do ciebie prośbę. Skończyły mi się eliksiry. Musiałabym się teleportować. No to pa. Geralt, co ty byś beze mnie zrobił? Poczekaj chwilę, skoczę do mojej pracowni i zaraz wracam. Stara, ja mam full kurde eliksirów. Udało mi się podstępem odesłać Tris. Muszę wejść do klasztoru, zanim wróci. No, nie śpieszy się. No dobra, dobra. Czyli podstępem zostawiamy ją w tyle, żeby nam zrobiła zakupy, a my z pełnym EQ eliksirów wchodzimy do klasztoru. Nie no, spoko git. Nie wolno tak kłamać. To brzydko, Geralt. No dobra, i zmierzymy się z wielkim mistrzem już w kolejnym odcinku, którym będzie prawdopodobnie ostatni, także... Siema, elo, pa, zostaw ładnego subika, lajka. I ładny komentarz, miły komentarz, tak. I widzimy się już jutro. Pa! Muszę iść. Bywaj.